Ewangelii świętego Łukasza. Chrystus uczy apostołów w odpowiedzi na ich prośbę: Panie, naucz nas modlić się. Mateusz po prostu pokazuje Chrystusa, który uczy modlitwy Ojcze Nasz w ramach kazania na górze, kiedy mówi o modlitwie, jak należy się modlić. Że nie należy szukać rozgłosu, nie należy szukać wielomóstwa, tylko modlić się konkretnie tą modlitwą. To jest jak gdyby serce Ewangelii. To jest to, co łączy nas z Bogiem każdego dnia. Słowo, które jest chyba nam najbliższe, tylekroć każdego dnia wymawiamy to słowo. Ojcze nasz. I wstępem, opisem tej modlitwy jest dzisiejsze pierwsze czytanie. Kiedy słucham go, przypomina mi się przypowieść o siewcy. Chrystus jest takim siewcą dzisiaj, po raz kolejny, który rzuca to słowo, słowo modlitwy Ojcze Nasz, na glebę naszych serc. I zapewnia nas o tym, że to słowo, kiedy będzie przyjęte, kiedy będzie przemodlone, kiedy będzie wypowiedziane na nowo do Pana Boga, Pan Bóg nam je daje, a my możemy tym słowem odpowiedzieć, to nigdy nie będzie to słowo próżne, słowo puste, słowo bezowocne. Tak mówił dzisiaj prorok Izajasz, czy Pan Bóg u proroka Izajasza, że jak ulewa i śnieg spadają z ziemi, z nieba na ziemię i nie powracają do Pana Boga, nigdy nie powracają bezowocnie. Tak i to dzisiejsze słowo wydaje nasienie dla siewcy, a chleb dla jedzącego. Chrystus jest tym siewcą, który to słowo daje, a my możemy być nasyceni, możemy mieć ten chleb dla jedzącego. Właśnie o ten chleb w tej modlitwie modlimy się, chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj. Przychodzi ta modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa codzienna, ta modlitwa, co do której Chrystus też mówi, jaki ten owoc ma być przyniesiony, owoc przebaczenia. Jeśli my nie przebaczymy, to nie mamy co liczyć na to, że Ojciec nam przebaczy. To jest ta prośba, którą Chrystus tłumaczy dzisiaj. Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, przebaczy Ojciec wam niebieski. Jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz niebieski nie przebaczy wam waszych przewinień. Ta modlitwa Ojcze Nasz spełnia się o tyle, o ile mamy serce przebaczające. To serce, które już nie jest tym sercem kamiennym, że słowo modlitwy przychodzi, ale odbija się od tego kamienia, że nie zakorzenia się w tym sercu kamiennym. To jest możliwe, żeby się to słowo wypełniło, słowo modlitwy, o ile mamy serce z ciała, o ile mamy serce przebaczające. Ale na pewno jest też pytanie, czy w ogóle chcemy, żeby ta modlitwa Ojcze Nasz się spełniła. Żeby się uświęciło imię Boga, to znaczy Jego imię, nie moje. Żebym zrezygnował z tego przekonania, z tej ciągłej gonitwy za tym, by być jak człowiek z wieży Babel, który mówi, chodźmy, zbudujmy wieżę, zróbmy sobie imię, postawmy sobie imię, nie imię Boga, tylko moje własne, że ja będę budował, będę się starał, będę tyrał, ale po to, żeby samemu wznieść się do nieba, żeby być jak Bóg. Święć się imię Twoje, nie jak ja chcę, ale jak Ty. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje, że nie będzie to, co Ty przewidziałeś, nie jak ja, ale jak Ty. Ta modlitwa, którą Chrystus powtórzy sam, uczył modlitwy, bo sam tą modlitwą żył. Uczył innych modlitwy, bo sam w ogrodzie oliwnym modlił się i to cierpiąc okrutnie, pocąc się krwawym potem, Ojcze nie moje, lecz Twoja wola niech się stanie, nie jak ja chcę, ale jak Ty. I ta modlitwa przychodzi też na nasz ogrójec, na nasze zmaganie,
na nasze przeciwności, na które natrafiamy w życiu. Niech się spełni Twoja wola, nie jak ja chcę, jak Ty. Chrystus też mówi na początku, ja wiem, co byłoby dla mnie dobrze, ja wiem, czego się boję, ja wiem, co dla mnie byłoby łatwiejsze, przyjemniejsze, prostsze, ale potrzebuję tej modlitwy, potrzebuję zmagania, potrzebuję może nie jednego Ojcze Nasz, ale trzech Ojcze Nasz, potrójnego tego wołania, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, aby schylić głowę, aby zgiąć kark, powiedzieć amen do woli Bożej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Daj, tak jak sycisz mnie tym chlebem powszednim, tym chlebem zwykłym, tym chlebem, który syci moje ciało. Tak proszę Cię, abyś sycił mnie również tym chlebem eucharystycznym, żebyś zastawił dla mnie ten stół dzisiaj, żebym mógł sprowadzić Eucharystię, żebym mógł uczestniczyć w Eucharystii i żebym też sycił się tym chlebem, chlebem, którym jest spełnienie Twojej woli. Oto idę, Boże, oto idę, Ojcze, pełnić Twoją wolę. To jest to, co syciło Chrystusa dla mnie. Pokarmem jest pełnić wolę Boga, pełnić wolę Ojca. To jest ten chleb, który przyzywamy. Oby tak się stało. Pozostałe te prośby w tym pomagają, bo przychodzi od razu pokusa, pokusa demona, pokusa złego, żeby jednak nie spełniła się wola Boża, żeby postawić na swoim. Zbaw nas od tego złego. Nie dopuść, abym uległ pokusom. Odpuść, jak chcę, żeby mi zostało odpuszczone. To jest to słowo. Owszem, można powiedzieć, wystarczy jedno Ojcze Nasz. Tak robiła Święta Teresa z Awila, że nie potrafiła dokończyć Ojcze Nasz, jak modlił się sama. Zostawała godzinami na tym słowie Ojcze, Ojcze Nasz. Nie potrafiła pójść dalej. Może mamy takie zacięcie mistyczne, może chcielibyśmy tak się modlić, ale zazwyczaj modlimy się prosto. Może tym nie jednym Ojcze Nasz, może wieloma Ojcze Nasz, Ojcze Naszami tak zwanymi. Wielokrotnie powtarzając tę modlitwę z uporem, ciągle na nowo próbując się skupić. Święty Franciszek powiedział, żeby bracia modlili się, jeśli nie umiał się czytać, nie umiał się modlić brewiarzem, żeby odmawiali Ojcze Nasz w zamian za godziny brewiarzowe. 5, 7, 12, 24 Ojcze Nasz, jedno po drugim, jak zdrowaś Mario, wgłębieni w tą modlitwę. Modlitwa ludzi prostych, modlitwa moja, może i modlitwa Twoja, kiedy z uporem maniaka powtarzam tą modlitwę, wchodzę w nią coraz głębiej, odkrywam, że jesteś Ojcem, który chce mi dać to, co najlepsze. Odkrywam, że jesteś Ojcem nie tylko moim, nie tylko ja i Ty, ale Ojcem tego, który jest obok mnie, który może zawinił. Oby ta modlitwa, Ojcze Nasz, stała się moją modlitwą. Amen.